kiedy głowa leży na złożonych dłoniach, chodzi o to, żeby można było też oddychać, prawda? Żeby tutaj to nie przeszkadzało w oddychaniu. I w tej pozycji można się długo nudzić. Natomiast może być jeszcze z rozłożonymi rękami i wtedy, o właśnie, na policzku głowę kładziemy, a ręce rozłożone. Ta postawa czasem jest w pewności. Ale jest także mniej wygodną pisemnie, bardziej wygodną postawą jest ta postawa z rękami, gdzie ręce podtrzymują czoło. I to jest postawa, którą też przyjmują diakoni, kiedy przyjmują sakrament święceń. Przyjęcie sakramentu, kiedy odśpiewane jest witanie do wszystkich świętych, kiedy są świadomi swojej niegodności, małości wobec wielkości daru, który za chwilę ma stać się ich udziałem. I w naszej prywatnej modlitwie może to być modlitwa żal za grzechy, modlitwa błagalna,